ktoś z Państwa był na którymś z moich, tutaj chyba dwóch, ja byłem dwukrotnie, Wagnerówce, muszę powiedzieć, że zawsze wyjechałem z bardzo, ale to bardzo miłym wrażeniem, że i takim zadowoleniem, że w społeczeństwie wiedza medyczna jest coraz wyższa. My już nie ślepo wierzymy w pewne decyzje, sami zaczynamy analizować, szukamy. Czasami to też nie jest dobre, dlatego że wiedza z kolei internetowa ma wiele, ale to bardzo wiele, bardzo niebezpiecznych propozycji, od razu powtarzam. Ja jestem z wykształcenia chemikiem i biochemikiem. Pracuję na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, również prowadzę chyba w tej chwili dwie firmy. Jestem zaangażowany w dwie firmy, które wdrożyły już nasze poprzednie preparaty. A wracając właśnie do tej wiedzy ludzi, widzę, że z roku na rok ta wiedza jest coraz wyższa. Dzisiaj Państwu chciałem przedstawić najnowsze nasze osiągnięcia albo pokazać, na jakim jesteśmy już etapie, ponieważ pierwsze badania, które albo pierwsze prace badawcze, które rozpoczęliśmy, było to dawno, bo to był jeszcze rok 2004. I w tym roku, właśnie w tym 2004, kiedyś na jednym z takich spotkań burzy mózgów, think tank, jak to się teraz ładnie nazywa, z kolegami z Kolegium Medicum w Krakowie, zastanawialiśmy się, moi drodzy, co zrobić, żeby zatrzymać po pierwsze starzenie się człowieka, wydłużyć mu to życie, bo to życie jest, jak Państwo wiecie doskonale, wszyscy tutaj, coraz ciekawsze, a z drugiej strony, żeby jednak spróbować walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. Te choroby cywilizacyjne, proszę Państwa, mają praktycznie jedną, doszliśmy do wniosku, jedną, jedyną przyczynę. Tą przyczyną, moi drodzy, jest, są stany zapalne w organizmie. Tak można powiedzieć, z wyjątkiem może dwóch, trzech innych chorób, znaczy z tej grupy, które może mają, są, bym powiedział, chorobami no, na własne życzenie, to większość tych chorób cywilizacyjnych jest, jakbyśmy sobie sami je fundowali. Dlaczego, proszę Państwa? Ano dlatego, że ja bym Cię poprosił teraz może o ten slajd następny. Tu niestety, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo to dobrze widzicie, ale będę to tłumaczył, o co tu chodzi. Otóż, proszę Państwa, analizowaliśmy, dlaczego chorób cywilizacyjnych nie było w wiekach średnich, nie było w wiekach renesansu, baroku, prawda, mówiąc językiem sztuki. Dopiero zaczął się po rewolucji technologicznej. Kiedy ona była? Ona była pod koniec XIX wieku. Co się okazało? Jakbyś mi tam podsunął troszeczkę wyżej. Proszę Państwa, proszę zobaczyć tutaj ten wykres po lewej stronie, który pokazuje, jak wyglądała konsumpcja tłuszczu przez człowieka w historii dziejów. Na początku mamy milion lat wcześniej, ale proszę Państwa, to załamanie jest już po roku 1800. Co się stało, proszę Państwa? Ano to się stało, że my zaczęliśmy wtedy hodować nasze zwierzaki w sposób przemysłowy. Co to oznacza? Że zwierzęta nie karmiły się zieleniną, trawą, liśćmi, prawda, i tak dalej, i tak dalej, tymi wszystkimi naturalnymi, ale żywym pokarmem, że powiem, roślinnym. Natomiast robiliśmy, suszyliśmy tą karmę, dodając różnego rodzaju, szczególnie w XX wieku już, dodatki, które absolutnie nie pasowały ewolucyjnie do tego, co zwierzaki były przygotowane. Co się zaczęło dziać? Ano, proszę Państwa, zaczęliśmy analizować, które tłuszcze i które kwasy tłuszczowe były jak gdyby eliminowane, a które pojawiły się w naszym pożywieniu. I to jest niestety trwa do dzisiejszego dnia, proszę Państwa. Otóż
W XIX wieku zaczęliśmy bardzo dużo jeść tłuszczów nasyconych. Jak również, jeżeli już jedliśmy czy piliśmy oleje roślinne, to niestety były to roślinne oleje nietrafione. Ponieważ pojawiły się oleje słonecznikowe, sojowe, tego typu, wszystkie oleje zawierają pewien kwas w ogromnym nadmiarze. Ten kwas nazywa się kwas, pamiętajcie Państwo, LA, kwas linolowy, który spełnia w organizmie rolę takiego, jak to powiedzieć, systemu alarmowego, że coś się dzieje złego w organizmie i wtedy ten kwas przemienia się w pewne substancje, które powodują stany zapalne. A więc konsumpcja, proszę Państwa, tego typu właśnie wysoko bogatych w kwas linolowy pożywienia zaczęła prowadzić do pojawienia się tak zwanych mikrostanów, rozsianych mikrostanów zapalnych. Natomiast co zniknęło z naszego jedzenia? Ano zniknął kwas alfa-linolenowy, proszę Państwa, najważniejszy z wszystkich kwasów. Ten kwas alfa-linolenowy jest takim promotorem, taką substancją, z której właśnie tworzą się substancje wygaszające stany zapalne. Słuchasz? O, świetnie. Tutaj, proszę Państwa, właśnie tutaj Janusz mi ślicznie to, czego ja nie wiem, czy jak mogę, to no, mogę. Proszę Państwa, tutaj proszę zobaczyć. Gwałtowny spadek i stały, wręcz do dzisiejszych czasów, spadek kwasu z grupy tak zwanej omega-3, bo kwas ALA, zapamiętajmy tę nazwę, kwas ALA, on należy właśnie jako do tego, to jest ten jedyny niezbędny kwas z grupy omega-3 wygaszający stany zapalne. Proszę Państwa, natomiast proszę zobaczyć, konsumpcja... Tu ja mam. Dziękuję Ci bardzo. O, dziękuję. Proszę zobaczyć. Natomiast proszę zobaczyć, jak gwałtownie zaczęła rosnąć konsumpcja kwasu omega-6. Ale stała się rzecz jeszcze dużo gorsza, ponieważ zaczęliśmy nasze pożywienie gotować, a właśnie nie gotować, gotowanie to jest nic, ale smażyć w wysokich temperaturach, w tłuszczu, w głębokim tłuszczu. I prowadziłem kiedyś taki, jedno z takich badań właśnie z grupą u mnie na Wydziale Chemii, jak ile pojawia się kwasów trans na jednym przykładzie, jednego z estrów, ja tu nie będę wyjaśniał dokładnie, wraz z temperaturą. Proszę Państwa, już przy 90 stopniach ilość kwasów trans jest na poziomie 1,5%. Trans to są takie kwasy, które mają taką, proszę Państwa, to są te nienasycone kwasy. Ja musiałem tutaj jeszcze dużo tłumaczyć, co to znaczy ten trans cis, ale zawsze pamiętajcie, jak coś jest cis, to jest co? Dobre. A jak jest trans, to jest złe. Bo tak sobie, jak to mówię, w języku takim właśnie przedszkolnym, tak powiem, żebyśmy zapamiętali, niekoniecznie wiedząc, o co chodzi. A więc pojawiają się te kwasy, 1,5%. 120 stopni, proszę Państwa, już 10% kwasów trans. Gdzieś było chyba w 180 stopniach mamy tych kwasów pół na pół. Proszę Państwa, są to kwasy, które nie tylko uszkadzają błony komórkowe, wbudowując się w te błony, ale przede wszystkim one są również uważane za bardzo silny czynnik właśnie onkogenny. Czyli konsumujemy omega-6, konsumujemy trans w XIX, XX i teraz w XXI wieku, rzecz, która prowadzi do powstania ogromnej ilości tych tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Proszę Państwa, gdybym powiedział tak, że gdybyśmy wycofali z pożywienia omega-6, zrobilibyśmy straszną krzywdę swojemu organizmowi. Dlatego, że to tak jakbyście Państwo, nie zamykając domu i nie włączając systemu alarmowego, sobie pojechali na wczas. Nie mamy systemu alarmowego. Omega-6 ma również inne ważne rzeczy. On ma uczestniczyć w wielu przemianach biochemicznych. O właśnie, proszę Państwa, tutaj mamy taki
schemat, nie będę Państwa, broń Boże, wciągał w to głęboko, ale to jest właśnie tak zwany schemat albo ścieżki metaboliczne dla kwasu ALA i dla kwasu LA. Mamy jeszcze po pożywieniu naszym bardzo dużo, żebyście Państwo też wiedzieli, tak zwanej omegi. Może ktoś słyszał omega 9, prawda? Było 3, 6, 9. Omega 9 jest to kwas oleinowy. On jest stosunkowo dość odporny na tworzenie się transstruktur. Dlatego też, powiedzmy, smażąc na takich olejach, których jego jest bardzo dużo, a więc na przykład oleje z oliwek, olej ten rzepakowy, Polska mała się to szczęście, tego rzepaku ma tutaj dużo, a jest tam go bardzo dużo, tego kwasu oleinowego. Tam wielkiej krzywdy sobie nie robimy. Natomiast, proszę Państwa, ten kwas jest bardzo potrzebny w organizmie, ponieważ on jest po prostu naszym pokarmem energetycznym. Prawda? Najpierw spalają się cukry. Tak, o właśnie. Najpierw, proszę bardzo, tutaj mamy ten kwas ALA, ELA ten zły, nazwijmy, dla nas, jeżeli go będziemy mieli nadmiarze, i kwas oleinowy. Proszę Państwa, ten kwas, jeszcze tylko jedna uwaga, kwas oleinowy jest bardzo, bardzo ważny dla kobiet, dlatego że w pewnych procesach metabolicznych on jest wykorzystywany do tworzenia kobiecych hormonów, więc polecam jak najbardziej konsumpcję panią, żeby całkowicie go nie wy... Zresztą ten kwas oleinowy jest praktycznie w każdym i również w tych olejach, których jest bardzo dużo ALA. Idźmy dalej. Proszę Państwa, może tak troszkę niżej. Tutaj, proszę Państwa, nie będę pokazywał tych wszystkich procesów. To są substancje, które są niezwykle, z tej strony, tworzą niezwykle aktywne substancje prozapalne. Tam następuje wygaszanie. A więc musi być, proszę Państwa, musi być ta wielka równowaga, czy ważna równowaga w naszym pożywieniu kwasu jakiego? Omegi 3 do omegi 6. Proszę Państwa, przyjęło się od lat stwierdzenie, i jeszcze to jest udowadniane wielokrotnie w tysiącach prac badawczych, że ten stosunek powinien być następujący. 4 do 1 na korzyść kwasu tego prozapalnego, rozumiecie Państwo, czyli tej szóstki. Ale jak my zaczynamy, jak my nie konsumujemy omegi 3 w postaci, i teraz tutaj uwaga, mogę już cofnąć mnie troszeczkę. Jeżeli my nie konsumujemy, proszę Państwa, o no już tak, dobrze, tam pamiętamy ALA, on się przemienia w takie dwa ważne kwasy, EPA i DHA. Proszę zapamiętać te nazwy, może z Państwa a ktoś tam chodzi do apteki, prosi na przykład omega 3, to co pani sprzedaje? No tak, omega 3 sprzedaje, tylko nie w postaci ALA, tylko w postaci EPA i DHA. Ponieważ EPA i DHA tworzy się z ALA w naszym organizmie, ale jest wykorzystany te EPA i DHA, czyli metabolity tego kwasu, tego pierwotnego ALA. Te metabolity, proszę Państwa, istnieją w rybach, w olejach rybich konkretnie mówię. Słysz? Tak, mamy DHA. Proszę Państwa, tam była EPA, a tutaj mamy DHA. Oba kwasy, w zależności od tego, skąd pochodzą, czy są w krylu, bo to jest taki ciąg żywieniowy. Najpierw jest kryl, potem ryby, prawda? No i potem już człowiek czy zwierzę, które konsumuje ten olej. Te kwasy są, mogę powiedzieć tak, uwaga, żebyście Państwo to zapamiętali, niezwykle ważne dla człowieka. I tylko, że one są metabolitami. A jest taka generalna zasada. Tutaj Janusz jest biochemikiem również, bo jest farmakologiem, jest biochemikiem, więc chyba tutaj się ze mną zgodzi, że podawanie metabolitów, proszę Państwa, człowiekowi jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli my podajemy metabolit, to on wchodzi tylko w określone ścieżki, które gdzieś tam brakuje go. I to jest do takiego poziomu, żeby wyrównać ten poziom tego właśnie DHA czy EPY, wszystko w porządku. A jak zaczynamy, tak jak Amerykanie, tonami zajadają się tak zwaną omegą 3 i już są skutki, proszę Państwa, takie, że suplementując się tym nadmiarem EPA i DHA, powtarzam, czyli olejem rybim, tranem, prawda, i tego typu, pojawiają się wielkie zagrożenia zaburzeń
bo no, zaburzeń różnego rodzaju tych ścieżek właśnie metabolicznych. I są dowody w tej chwili na wielu set tysiącach ludzi, mężczyzn szczególnie, że mężczyźni po 50, konsumując zbyt duże dawki DHA, nie tyle EPY, co DHA, niestety o 60% więcej mamy zachorowań na raka prostaty, proszę Państwa. Idą teraz, idą... To jeszcze są dioksyny, metale cięższe. No tak, jeszcze się na to nakładają, oczywiście, tutaj kolega podpowiada, dioksyny, metale ciężkie, ale mimo wszystko dzisiaj już, no, jakby to powiedzieć, te preparaty są na tyle oczyszczane, bo się to robi metodami już w tej chwili chromatograficznymi. W każdym razie jest to niebezpieczne. To samo, proszę Państwa, jeżeli się podaje duże dawki sterydów, tak zwanych sterydów. Te wszystkie sterydy, które się podaje, zazwyczaj są to już metaboliczne albo zmodyfikowane podstawnikami. A więc na przykład, jeżeli jest taka zasada, że jeżeli w kortykosteroidach zmienia się w jednej pozycji, ja nie będę tutaj tłumaczył Państwu, podaje się grupę metylową albo metoksylową, to owszem, to jest, potęguje się działanie przeciwzapalne tych sterydów, ale moi drodzy, co się... spustoszenie w organizmie, szczególnie w układzie trawiennym, wątrobie, jest tak wielkie, proszę Państwa, że pytanie, czy skórka warta za wyprawę. Nie, rozumiecie mnie Państwo, prawda? Czyli uwaga, wracając teraz, co powinniśmy byli, znaczy naszym generalnym wnioskiem wtedy było, co powinien się zrobić, żeby jakby wrócić człowieka współczesnego do, tak powiem, zdrowego żywienia. Ano, zbadaliśmy, jak wygląda stosunek ten, pamiętacie Państwo, ile miało być? 4:1. I co się okazało? Jest wiele, wiele, wiele badań, ogromna masa i Japończycy, i Australijczycy się szczególnie tam, Amerykanie, Europejczycy wyciągnęli jeden wniosek ze swoich badań. W tej chwili w naszym jedzeniu, a szczególnie takim McDonaldowym, wiecie Państwo, o czym mówię, prawda? Tam, gdzie mamy te głębokie tłuszcze i tak dalej, jaki jest stosunek, wiecie czy nie? 6:3. 40 w Europie, średnio 40:1, w Stanach Zjednoczonych jest powyżej 100, a w Teksasie, nie wiem, właśnie były badania ostatnio, nie wiem, dosłownie przed 3 tygodni czytałem, w Teksasie średnia z ten stosunek sięga 250:1. Proszę Państwa, jest to po prostu samobójstwo. Dlatego przed laty postanowiliśmy zrobić jedną rzecz. Wprowadźmy na rynek, żeby każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy człowiek na świecie zaczął, czy wracał do tego stosunku omegi 3 do omegi 6, teraz już powiem 1:4, to co musimy zrobić, żeby cofnąć? Ano znaleźć taką substancję, gdzie będziemy mieli nadmiar omegi, której 3, prawda? Ponieważ nawet jak już nasze błony komórkowe, bo zapomniałem powiedzieć, i fosfolipidy, i same kwasy, prawda, tłuszczowe same i cały tam, cały ten tak powiem, sztafasz różnych substancji, który buduje, czyli białko, takie lipidy też, które budują błony nasze komórkowe, one zawierają ten nadmiar, prawda, tego strasznego, tej strasznej substancji zapalnej. No więc postanowiliśmy, proszę Państwa, co by wprowadzić. Oczywiście nie EPA i DHA, bo nie wolno w nadmiarze dawać, ale dać co? Ten najważniejszy, ALA, czyli kwas alfa-linolenowy. Ten kwas alfa-linolenowy, moi drodzy, gdzieś go trzeba znaleźć. No gdzieś my go znaleźli. Już go wszyscy znają od lat i Państwo znacie, i nawet taka pani doktor Budwig była, nie wiem, może ktoś to Państwo słyszał o pani doktor Budwig, prawda? Ona jeszcze nie mając tej, jakbym powiedział, wiedzy takiej głębokiej, biochemicznej, ona miała dużą intuicję i rzeczywiście zauważyła, że podając olej lniany swoim pacjentom, albo następuje zatrzymanie pewnych procesów zapalnych, szczególnie ona to widziała to w cukrzycy,
proszę Państwa, ale była zdumiona, kiedy się widziała, że również następuje zatrzymanie procesów nowotworowych, chorób skórnych i tak dalej, i tak dalej. Nie bardzo widziała jeszcze, bo ja czytałem jej prace, były to takie prace raczej bym powiedział opisowe, prawda, że zbierała ileś tam osób, które, u których obserwowała ten, ale było to niezwykle, bym powiedział, duży krok już naprzód. Myśmy poszli dużo dalej, ponieważ myśmy znaleźli jeszcze taką roślinę, która się nazywa pachnotka, to jest najwięcej ma zawiera w sobie kwasu ALA. I tam stosunek, proszę Państwa, w oleju lnianym jest dokładnie odwrotny. 4 do 1, czego mamy ALA do LA. No, jak zobaczyliśmy to, byliśmy pełni szczęścia. Teraz tylko pytanie, jak podawać? Ponieważ wtedy, jak już w tym roku 2004 czy 2005, widzieliśmy też, że olej lniany podawany człowiekowi jest, no niestety, bardzo toksyczny. Szczególnie w tamtych czasach. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już trochę jest postęp, dlatego że są pewne odmiany, które jakbym powiedzieć no, w sposób taki inżynierii molekularnej trochę bym powiedział zastosowano, że roślina mniej produkuje takich antyatraktantów dla zwierząt, bo w siemieniu lnianym mamy substancje, które są bardzo toksyczne dla człowieka, dla wątroby, dla zwierząt. Więc zwierzę oczywiście intuicyjnie nie je tego, nie rozgryza, a tylko połyka, no i rozsiewa te, prawda, to siemię, żeby roślina się mogła rozmnożyć. Natomiast no, niestety no, u ludzi jest, była taka nawet moda jeszcze parę lat temu, żeby kupować tylko i wyłącznie taki ten siemię mielone, ale nie tylko to było złe, że te cyanohydryny, bo ja Państwu zaraz to pokażę, uwalniały się do, nie wiem, czy Państwo na pewno sobie robili takie gluty, prawda? Z tego, prawda? Wiecie, o czym mówię? Takie z siemienialnego, żeby żołądku było, żeby ten żołądek był w jakiś tam sposób chroniony przez te białka albuminowe. Ale tam, jeżeli my gotujemy bez mielenia, to tam praktycznie tego nie ma, bo nie ma tego gorzkiego smaku. Natomiast jak zaczynamy rozgryzać, to to jest piekielnie gorzka substancja. I ten właśnie ta goryczka to są te trujące substancje cyanohydrynowe. Więc poszliśmy dalej w swoich badaniach i zaczęliśmy stosować oleju lnianego albo go oczyszczać z tych domieszek. Natomiast przeprowadziliśmy olej, który, na który składa się taka związek chemiczny, znaczy każdy olej czy każdy tłuszcz, są to tak zwane trójglicerydy. Na pewno wszyscy słyszeli, bo każdy lata do lekarza mówi, proszę pana, nam w tym, pan ma strasznie wysokie trójglicerydy, co jest oczywiście rzeczą bardzo groźną dla człowieka, ależ te trójglicerydy to jest po prostu tłuszcz. To jest po prostu ten tłuszcz, który jest w naszej krwi i zbyt wysoki poziom tych trójglicerydów jest niebezpieczny. Myśmy te trójglicerydy z tego, proszę Państwa, z tego oleju lnianego metodą czysto chemiczną przekształcili trójglicerydy w tak zwane estry etylowe kwasów, które ester, proszę zobaczyć, ester do kwasu alfa-linolowego, jedynego niezbędnego kwasu tłuszczowego. Mogę Cię prosić dalej. To tak sobie szybciutko tylko przelecimy, żebyśmy nie ten, bo tam dużo mam ciekawsze rzeczy później. Proszę Państwa, to jest ten kwas linolenowy, on jest, ten jest olej lniany z pachnotki, natomiast EPA i DHA, które się tworzą z tego ALA u nas w organizmie, i źródło ich jest źródło czysto zwierzęce. Dalej może polecimy. Nie będziemy tutaj omawiali tych cech. W każdym razie ja Państwu powiem jedną rzecz. Nasze badania wstępne przed laty pokazały, że biodostępność kwasu ALA jest mniej więcej dwukrotnie większa średnio w sensie takim, że gdy my stosujemy estry, to mamy średnio dwukrotnie większą biodostępność do naszych komórek w stosunku do czego? Do trójglicerydów.
W niektórych przypadkach, gdzie właśnie też w Krakowie to były badania robione w Wydziale Bromatologii i Wydziale Biotechnologii Akademii Medycznej w Krakowie, pokazały, proszę Państwa, że w niektórych przypadkach nawet i 7-krotnie jest większa dostępność, na przykład dla komórek wątroby, dla komórek tych tak wrażliwych, czyli płuca, wątroba, serce. Co to oznacza? Że żeby ten sam efekt uzyskać, biorąc jedną łyżkę tego naszego estru, to trzeba by było albo dwie łyżki, albo nawet 7 łyżek czego zastosować? Trójglicerydów, czyli oleju jakiego? Lnianego. Rozumiemy się, prawda? Czyli to było piekielnie ważne. I nie będę tutaj mówił, że zdecydowanie estry są mniej wrażliwe na utlenianie, żebyście Państwo widzieli, znakomitym są rozpuszczalnikiem, dlatego dzisiaj używamy te estry również jako rozpuszczalniki dla leków. Proszę Państwa, one są, mamy już w tej chwili taki właśnie jeden preparat, który, znaczy będziemy też go badać klinicznie, ale zaraz potem powiem, gdzie rzeczywiście byłby to taki transporter wręcz do komórek. Ten. Pan Rzeku, powiedz o tych jogurtach też, jak te bakterie przetwarzają i jak te kubki się rozpuszczają. A no to może to ty powiesz, dobrze, zaraz to powiesz, tak, Januszku. Natomiast proszę Państwa, tu szybciutko tylko chciałem pokazać, to są te właśnie trucizny, o widzicie, grupa cjankowa. To tak jakbyście Państwo pijąc olej lniany, to tak jakbyście pili troszkę cjanku. Poziom tolerancji jest 36 mg grupy cjankowej u człowieka. Niestety przy na przykład przy tych różnych ekstraktach ziaren migdałów, prawda, gorzkich, szczególnie gdzie tam jeszcze mamy morele i tak dalej, proszę tego nie rozgryzać, bo mamy tak dużą ilość tej amigdaliny, szczególnie o tej po lewej stronie, która może naprawdę człowieka zabić. W wiekach, jeszcze tak powiem, dawno, dawno temu, przed narodzeniem Chrystusa, były takie w Mezopotamii ogromne ilości, właśnie tam sobie już mieli te migdały, hodowali i niektórzy wiedzieli, jak się pozbyć na przykład niechcianego sąsiada, więc podawali właśnie ekstrakty z tego, z tych gorzkich migdałów, czy też właśnie z brzoskim, czy z tych moreli. Proszę Państwa, czyli już wiemy, że idziemy dalej, bo to nie będę, to szybciutko, to jest akurat mniej ważne. Przejdziesz, nie? Dobrze. Tak, lecimy, co tu jeszcze? To są właśnie, proszę Państwa, tutaj, może właśnie troszkę się tutaj zatrzymam, jakie są te właśnie niezwykłe prozdrowotne własności estru kwasu alfa-linolowego przy działaniu na organizm ludzki i zwierzęcy. No więc wykazują przede wszystkim, proszę Państwa, działania naprawcze na poziomie błon komórkowych, bo to była nasza główny cel. To znaczy, podając nadmiar omega-3, czyli tego ALA, powinniśmy po jakimś czasie przybudować, oczywiście jaki musi być warunek, zmiana diety. Rozumiecie Państwo? Bo to jest najważniejsze. Zamknięcie drogi tych złych tłuszczów do organizmu, a w to miejsce dawanie dużych nadmiarów pewnych substancji. Jest taka zasada w chemii, jak mamy reakcję, pamiętacie Państwo ze szkoły, A plus B daje C, żeby uzyskać C, co musimy zrobić? Zwiększyć stężenie A lub B. Czyli jeżeli my, to się nazywa zasada przesuwania równowagi chemicznej. I tutaj właśnie to podając robimy w organizmie, więc przebudowujemy nasze błony komórkowe. Proszę Państwa, czym jest na przykład cukrzyca? Też choroba cywilizacyjna. Czym ona jest? Chorobą cukru czy chorobą tłuszczu? Tak dwójka. Dwójka mówi oczywiście o dwójce, bo jedynka jest dość zwykłą dzieci, prawda, to jest na to. Ale nas wszystkich tu pewnie dotyka ten syndrom tej dwójki. Więc proszę Państwa, co się stało? Myśmy sobie nasze błony komórkowe, które muszą przepuścić do środka pożywienie, tlen, wszystko to, co jest potrzebne do życia dla tej komórki i z drugiej strony co? Wyrzucić z tej komórki produkty, które ta komórka wytworzyła, czasami one są ważne, te komórki, dla działania innych komórek, na przykład hormony,
Przecież, proszę Państwa, hormony komórkowe regulują wszystko, ciśnienie, krzepliwość i tak dalej. Ale, proszę Państwa, też wyrzucić musimy co? Wszystko to, co jest, no, jakbym powiedział, procesem przemiany, niepotrzebnym procesem przemiany materii, na przykład dwutlenek węgla i tak dalej. Jak my się zajadamy smalcem, tłuszczem zwierzęcym, prawda, margaryna to była zbrodnia dosłownie, kiedyś to stworzył. Proszę Państwa, to te nasze, ja tu nie mam jak pokazać, ale sobie wyobraźcie, że mamy taką membranę, prawda, to jest nasza wola komórkowa. Ona zaczyna zarastać, zaczyna być pół, bo każda błona jest półpłynna, my to mówimy, ona zaczyna sztywnić, ona się robi taka, proszę Państwa, jak smalec, a powinna być jak co? Jak olej. Rozumiemy to? I jeżeli ona jest taka, zaczyna się jak smalec, to cukier jeszcze czasem wejdzie do środka komórki, ale już nie może do niej wejść co? Insulina. I biedna insulina wali głową, rozumiecie, w mur, który nie może przebić. Organizm dostaje natychmiast poprzez pewne mechanizmy właśnie z omegi 6, tam były takie specjalne merazyny i tak dalej, że jest coś się dzieje niedobrego, bo jest nadmiar cukru w organizmie. No to co robi wtedy organizm? Coraz więcej produkuje czego? Insuliny, proszę Państwa. Może dojść do szoku insulinowego. No wszyscy na pewno gdzieś tam słyszeliście Państwo o różnych właśnie śmierciach spowodowanych poprzez takie właśnie szoki insulinowe. A teraz podając, proszę Państwa, właśnie to ale, co robimy? Powolutku te błony zaczynają się upłynniać, jak my to mówimy. Czyli zaczynają przepuszczać coraz więcej tej insuliny. Proszę Państwa, musiałem się na tym zatrzymać, bo to są tak zwane te właśnie działania naprawcze. Potem szybciutko, podwyższa właśnie insulinoczułość komórek. Działa silnie antyrodnikowo. Omega 3, wszystkie zresztą, omegi 3, i to nie ALA jest akurat tutaj najlepszy, tylko DHA, proszę Państwa, jest jednym z najsilniejszych antyutleniaczy, porównywalnych z tak jak astaxantyna czy ubichinol chociażby, czyli jest to górna półka antyutleniaczy. Proszę o tokoferole, prawda, tokoferole, które są takie. Jest też surowce do syntezy szeregu ważnych takich jak czynników, których ja już mówiłem, leukotrieny i tak dalej, prostaglandyny, leukotrieny, tromboksany, które regulują ciśnienie krwi, działanie przeciwzakrzepowe, działanie przeciwzapalne. Proszę Państwa, podawanie ALI przez jakieś 6-8 tygodni w średnim wieku człowieka, który ma tak zwane nieswoiste ciśnienie, bo nie jest zdiagnozowane dokładnie i wiadomo, że nie jest to kwestia nerek, prawda, to obserwujemy u tych ludzi naprawdę przepiękne zejścia i normalizację ciśnienia krwi. Właśnie przez utworzenie się bardzo dużej ilości tych pozytywnych prostaglandyn, tak zwanej serii 3. Działa przeciwmiażdżycowo, ponieważ redukuje, proszę Państwa, redukuje zawartość czego? Kwasów tłuszczowych, tych nasyconych, trans i tak dalej. Eliminujemy. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Poprawia metabolizm tłuszczu. Wywiera korzystny wpływ na funkcje kognitywne. Chroni układ sercowo-naczyniowy na poziomie jakim? Komórkowym. Proszę Państwa, rewelacyjne mamy obserwacje u ludzi pozawałowych lub przedzawałowych, gdzie rzeczywiście potrafimy, podając już całe serię, i to właśnie możemy powiedzieć tutaj dzięki współpracy z moim przyjacielem Januszem, który dostarcza nam czasem, prawda, tych substancji, i widać, że leczenie, proszę Państwa, choroby, tu może tak wejdę taką uwagę, muszę to powiedzieć, współpracują zresztą z wieloma ośrodkami medycznymi, muszę powiedzieć tak, że leczenie punktowe choroby nie ma sensu. Rozumiecie Państwo? Musi być leczenie jakie? Holistyczne. Czyli... Przyczynowe. Tak, przyczynowe. Nie gasimy pożar APAP-em. Rozumiecie Państwo? Tylko się zastanawiamy, dlaczego musieliśmy użyć APAP. Czy Państwo mnie rozumiecie? I to jest najważniejsze zadanie naszej współczesnej medycyny. Przejść na co? Na leczenie właśnie
poprzez najpierw głęboką analizę biochemiczną całego organizmu, bo proszę Państwa, wielokrotnie przychodzą do mnie ludzie z jakąś tam chorobą, proszę Pana, co tego, daję im cały ogromny zestaw ten diagnostyczny, okazuje się, że to, co mu tam rozpoznano u lekarza pierwszego kontaktu, czy nawet u specjalisty, proszę Państwa, to wcale nie jest najważniejsze i najbardziej tragiczne dla niego wiadomość. Bo się okazuje, że daleko, powiem, od głowy gdzieś tam, prawda, przy nerkach ta przyczyna dopiero tkwi. A więc, żebyście Państwo widzieli, jeszcze raz mówię, medycyna musi przejść na coś, ja Państwu na końcu pokażę, nasze prace, które rozpoczęliśmy, to być może będzie duży postęp, mianowicie coś takiego jak sztuczna inteligencja medyczna. Nie wiem, czy Państwo coś słyszeli o sztucznej inteligencji, to były pierwsze na świecie tego typu działania, gdzie nie lekarze, nawet konsylium nie będzie decydować o przyczynach, tylko co? Ta sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja polega na tym, że jest to powiedzmy komputer z programami, który uczy się, zobaczcie Państwo, pozytywnie uczy się, też na błędach. Czyli na początku ta sztuczna inteligencja medyczna będzie oczywiście popełniała też jakieś błędy, ale już nie popełni tego błędu na następnym pacjencie. Czujecie Państwo, czym rzecz? O, i tak proszę, jak będziecie chodzić do lekarza, to proszę zawsze prosić o jak największą ilość badań z krwi. Dobrze? Jak największą ilość. Bo sam rozmaz krwi, co jest powszechne, nie pokazuje prawie niczego, proszę Pana. Proszę Pana, proszę Państwa, to jest jeszcze też bardzo ważne, więc to jest bardzo silny immunomodulator. To jest niezwykle ważne, szczególnie wtedy, kiedy mamy choroby jakie? Autoagresywne. Wiecie, o czym mówię, prawda? RZTS, jak, co tam jeszcze takich tych, chociażby ta LADA tak zwana. Hashimoto. LADA, proszę Państwa, Krona. Ile ja razy mam, słucham? Krona. Tak, Krona, o właśnie, Leśnieńskiego, Krona, choroby. Proszę Państwa, ale tutaj muszę zwrócić uwagę, że jest coś przerażającego, co się w tej chwili dzieje, jaka jest niezwykły wysyp choroby autoimmunologicznej u dziewczyn młodych, gdzie tak zwana zespół LADA to jest skierowany atak własnego układu immunologicznego na trzustkę. Proszę Państwa, umierają dziewczyny 25-30-letnie, nie ma na to sposobu. Ja mówię, jak to powiedzieć, popularnie APAP tylko dają. Wiecie, o czym mówię, prawda? Nie ma mocnego sposobu. Więc tutaj mamy też bardzo ciekawe obserwacje. Podawanie dużych dawek ALI lub DHA, dobrze mówię, DHA, tak? Lub DHA, proszę Państwa, w jakiś tam sposób jednak zatrzymuje tę chorobę. Czyli, proszę zauważyć, o czym to mówię, proszę Państwa, jaka jest wielka rozpiętość działania. Dlaczego? Ponieważ każda komórka ludzka jest budowana z czego? Z fosfolipid, znaczy mówię o w tej chwili o błonach komórkowych, czy to mitochondrialnych, czy tych zewnętrznych, jest zbudowana właśnie z kwasu. A więc uważam w tej chwili, uważamy my, ta cała grupa, z którą współpracuje wszyscy, tego, że problemem XXI wieku i pewnie następnego będzie właśnie gospodarka nie białkowa, nie cukrowa, tylko jaka? Tłuszczowa. Najpierw naprawmy błony komórkowe. Tutaj, proszę Państwa, jest tak, wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciwdepresyjne. Powiem Państwu, mam kapitalne doświadczenia również na układzie nerwowym. Dwóch chłopaków z Leicester w Anglii wyciągnęliśmy przy dużych dawkach właśnie ALI z autyzmu. Mamy ludzi, którzy tutaj niedaleko, proszę Państwa, z Kłodzka, pana, który miał ciężkie dwa wylewy krwi, 42-latek. No właśnie, dość chłopak otyły,
czyli miał duże zaburzenia te libidowe. I tam nastąpiły dwa te, przez pół roku zupełnie leżał nieprzytomny. Półtora roku, roczne leczenie, ale też uważa, nie tą alą tylko, proszę Państwa, całym zestawem. Na przykład bardzo dobrze tutaj działał, to co pamiętasz, to ten fosfatydyloseryna, czyli podawaliśmy coś, co inaczej dawaliśmy materiał organizmowi, żeby on odbudował układ nerwowy. Proszę Państwa, sukces przed świętami Bożego Narodzenia, puka do mnie Pan, przyjechał sam z tego, z Kłodzka samochodem, z rodziną przywiózł. Jedyne co miał, to lekki niedowład lewej ręki, ale to taki był tylko leciutki. Proszę Państwa, widać wyraźnie, jak odbudowała się na poziomie komórkowym prawidłowymi kwasami tłuszczowymi, jakie daje fantastyczne rezultaty. Teraz szybciutko idziemy do przodu. To nie będzie potrzebne, to jest jakby cała historia. To tylko to powiem, że są w tej chwili dwie firmy, które produkują. Ja, Boże Państwa, proszę nie odczytywać tego, że ja jakiś tutaj propaguję leki, rozumiecie Państwo na ten. Ja mówię o tym, co w nich jest i co działa. Dobrze, może dalej pociągniemy. Chciałem tylko pokazać, jakie są obecne w tej chwili na rynku preparaty, które można bez kłopotu dostać i nie są aż takie drogie. Przede wszystkim, może zmniejszysz, to będzie, wiesz, lepiej. Troszeczkę? Dobrze. Proszę Państwa, to jest jako historycznie najstarszy preparat jeszcze z lat 2009, robiony przez taką wytwórnię farmaceutyczną w Żarach. Firma ta się nazywała chyba Linlife. Potem następne to jest firmy Skotan, to jest aktualnie w tej chwili największy producent. Technologię opracowaliśmy u nas, to była współpraca bardzo dobra z firmy Skotan, z naszą wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, z funduszy europejskich, to właśnie cardio, to jest cała skin, cardio, bobo i tak dalej, różnego rodzaju, proszę Państwa, są to produkty. I taką następne jeszcze, i trzecią firmą, która właściwie dwie są, istnieją, to właśnie ta i ta. A to jest jeszcze taka mała, fajna rzecz, mianowicie ojcowie benedyktyni z Tyńca, oni kiedy się do mnie zwrócili, ja ich tam połączyłem, że chcieli właśnie tę omega 3 mieć tą ale, powtarzam, i zrobili własny preparat. To jest takie trochę, bym powiedział, ciekawostka, taka, no jak to określić, miła sercu, ale tego dużo na rynku chyba nie ma. Iść dalej jeszcze, to szybciutko przelecimy. I proszę Państwa, to jest chyba ten najważniejszy był jak dotąd producent, teraz będzie chyba jednak ten Skotan. To jest Omega Regen, którą można dostać już w wielu aptekach od lat, od przynajmniej 10 lat. Co to jest? To jest, proszę Państwa, mieszanina omegi 3, 6 i 9, czyli ALA, estrów etylowych ALA, estrów etylowych ELA i estrów etylowego kwasu oleinowego. Ale co jest bardzo ważne, w tych preparatach, proszę Państwa, zatrzymaliśmy wszystko to, co jest pożyteczne dodatkowo, a więc wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, prawda? A, A, E i tak dalej, K i tak dalej, a tak samo, proszę Państwa, fosfolipidy i coś, co bardzo jest ważne też na przykład dla kobiet, czyli to są te tak zwane fitosterydy. Tutaj stężenie fitosterydów w oleju lnianym i również i tu jest maksymalne, tak powiem, jakie można w ogóle uzyskać z roślin. I te fitosterydy rzeczywiście, proszę Państwa, na przykład bardzo łagodzą menopauzę u kobiet. Idziemy dalej. No, tylko pokażę Państwu, jak to otrzymujemy, te preparaty. To jest reakcja chemiczna, która tam zachodzi, żeby otrzymać to. Iść dalej, tak, żeby to szło szybko, dobrze? Bo już nie chciałbym Państwa... Nie. Tutaj jest akuratnie tak, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej, jak wyglądają te instalacje. To akurat ja projektuję zawsze, bo ja również projektuję instalacje, właśnie nie tylko tym zajmuję w swoim działalności różnymi technikami, technologiami chemicznymi. Aż 13 różnych fabryk zespołem swoim wybudowałem, ale zupełnie nie związanych również z medycyną. Proszę, bo zostaw tylko to na przykład. To jest ten zestaw, który tutaj...
Jetta na czele. O, to ten na górze, to jest ten zestaw, który właśnie w tej chwili aktualnie produkuje w tych dwóch firmach, czyli Scotan i FLC Pharma. Następnie Państwu tutaj pokażę również instalację, którą zaprojektowałem przed dwoma laty, bardzo interesująca, do rozdziału. Czyli z tych trzech estrów możemy rozdzielić je na poszczególne estry. Estru tylowego ala w omegach, tych omega regen powiedzmy, mamy 60 maksimum procent. Natomiast fajną rzeczą byłoby co otrzymać, proszę Państwa, no 90 parę, żeby to mieć dużo większy skutek. I właśnie ta aparatura, którą tu Państwo widzicie, zaprojektowana, pozwala na to, otrzymujemy 79-78% ten i to będzie już składnik pewnego leku, o którym zaraz będę Państwu tutaj opowiadał. Idziemy dalej. A tak wyglądają zdjęcia już z fabryki we Wrocławiu. W parku technologicznym, przeleć Januszku, tak, bo to szkoda czasu. Tam. Przepraszam, jakoś tak ta aparatura nie działa sprawnie, żebyśmy tu szybko. To jest właśnie już ta wybudowana przez nas aparatura, która pozwala na produkowanie tych estrów w większych ilościach, dzięki temu można, on się pojawił na rynku. No i tu się troszkę pochwalę, proszę Państwa, mamy bardzo dużo nagród światowych i polskich. Zaczęło się to wszystko od targów poznańskich, gdzie dostaliśmy nagrodę na światowych targach mediów polonijnych, od mediów polonijnych za najlepszy produkt roku w 2012. Zejdź dalej, tak szybciutko będę tylko mówił. Tutaj mamy, proszę Państwa, dostaliśmy tytuł innowatora roku 2013. No i teraz się zaczęły już nagrody takie światowe. To jest, proszę Państwa, akuratnie w Malezji, w Kuala Lumpur, srebrny medal od wynalazców azjatyckich za najciekawszy produkt suplementacyjny. Następnie przejdź. Mamy tutaj, proszę Państwa, to jest z kolei Innowa Brukseli. Dostaliśmy taki złoty medal po lewej stronie od wynalazców europejskich, a szczególnie chodzi o Francuzów, bo to Francuzi sygnowali. Bardzo się proszę, następne jeszcze. Tak, przeleć, żeby to szło. Niech to idzie tak cały czas. Tu mamy złoty medal właśnie na Innowie w Brukseli. Bardzo nam bliski sercu ten medal. Tu, proszę Państwa, to jest bardzo cenny medal, mianowicie jest to srebrny medal już na targach w Genewie związanych z medycyną. Amerykanie dostali za lek nad Alzheimera, a myśmy dostali srebrny medal za właśnie te preparaty reperujące nam komórki naszego organizmu. Proszę Państwa, to jest złoty medal znowu w Kuala Lumpur. Następny medal tam z brylancikiem jest takie specjalne wyróżnienie. To jest złoty medal na Archimedesie 2014 w Moskwie. I to będzie chyba, a to jest tak ostatnio 17, to dostaliśmy statuetkę od najlepszy produkt roku 2017 w tak zwany polskiego wyrobu. No, proszę Państwa, i to przejdziemy teraz do najciekawszych, bym powiedział, części. Mianowicie udało nam się 2 lata temu we współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, konkretnie z profesorem gubernatorem i jego zespołem, otrzymać nanostrukturalną zawiesinę, tak bym powiedział, czy właściwie emulsję, nanostrukturalną emulsję kwasu, tego estru etylowego kwasu alfa-linolenowego, który to jest, to można powiedzieć, pewien przełom w leczeniu tych chorób i cywilizacyjnych, ale przede wszystkim skupiliśmy się na nowotworach. Dlaczego? Bo od lat, podając ludziom duże dawki, proszę Państwa, proponując duże dawki omegi regen, konkretnie tej właśnie ali, czy tego estretolowego ali, bardzo duże dawki, wspólnie z całym szeregiem jeszcze innych współwspomagających preparatów, obserwowaliśmy wręcz wycofywanie się, a w wielu przypadkach mamy pełne wyleczenia już wieloletnie. Szczególnie to oglądaliśmy, widzieliśmy to na nowotworze trzustki,
obszarze nowotworów trzustki, jajników, układu pokarmowego, chłoniaków i uwaga, proszę Państwa, mamy kilka, dokładnie cztery pełne wyleczenia glejaka mózgu. Wiecie Państwo, co to jest, jaka to straszna choroba. No i postanowiliśmy, że trudno jest często, proszę Państwa, wielu chorych jest takich, gdzie nie można podawać przez układ pokarmowy, ponieważ są już tak w ciężkim stanie, że albo już nie przyjmują doustnie, albo są na przykład w pełni zablokowani, czyli te, jak to się nazywa, odźwiernik chyba, tak, tam ten odźwiernik do jelita cienkiego, więc jedyna droga to są albo porty do jelitowe, ale postanowiliśmy coś innego zrobić. A no spróbujmy podawać to również, tak powiem, bezpośrednio przez krew. I rzeczywiście, proszę Państwa, tak wygląda ten nowy lek. Nazwaliśmy go na razie mleczko. On się nazywa mleczko, bo wygląda jak mleko. Ma smak mleka, proszę Państwa. I to mleczko poddaliśmy wielu szeregu badań. Przede wszystkim... No ile jeszcze? O, już tak chwilka. No, 10 minut. No, gdzieś 10 minut, dobrze. Tak, tak, bo ja się już bardzo śpieszę. Ja muszę być dzisiaj w Gdyni jeszcze, tak. Moi kochani, więc... to jest substancja, która w badaniach in vitro, bo mamy własną pracownię in vitro i te wyniki były no, znakomite, ale nie możemy być co, no, sędzią własnej sprawie, więc zdaliśmy to oczywiście do badań Instytutowi Immunologii Terapii Doświadczalnej Panu we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk i tam dostaliśmy już certyfikowane pomiary. Ja tu szybciutko Państwu pokażę. No to jest akurat nie taki stół laminarny, to jest nasz, na którym my pracujemy. Pójdź dalej troszeczkę. Już takie ten, żebyśmy mieli. O, proszę Państwa, ja szybko przelecimy. Proszę zobaczyć te słupki, żebyście Państwo wiedzieli. Ten słupek biały pokazuje, że przy określonym stężeniu tego mleczka w stosunku do jakby to powiedzieć, 1 cm3 ludzkiego osocza, na jakim poziomie przeżywalności są te komórki rakowe. Rozumiecie Państwo? Czyli im niżej, tym lepiej. A te szare pokazują, jest w tej chwili znakomite, są programy już badawcze, które pokazują, jak działa to, gdybyśmy tylko brali jak do ustnie. I proszę, tak szybko przelecimy, nowotwór żołądka. Proszę zobaczyć, przy 1000 mikrogramów to są, proszę Państwa, stężenia krańców. To jest, musicie Państwo jedno rzecz zrozumieć. To są stężenia 1000 mikrogramów, to jest krańcowe stężenie dopuszczalnego stężenia chemioterapeutyku, rozumiecie Państwo, każdego, jaki można podać człowiekowi do krwi, ponieważ go zabijemy. No wiadomo, chemioterapia zabija, ponieważ działa tak samo na komórki jakie zdrowe, jak i na tym. Więc proszę zobaczyć, tamten rak żołądka praktycznie do zera bił. Tutaj mamy, proszę Państwa, czerniak ludzki. Proszę zobaczyć, jakie jest piękne. Mamy przy 1000, mamy tam pozostaje może 7, może 8%. Idziemy dalej. To jest chłoniak burkita, dziesiątkujący dzieci. Proszę Państwa, w ogóle, ale przy jakim stężeniu? Nie 1000, tylko 250. Tego czerniaka już tu nie ma. Po prostu. Jest wybity do zera. Co więcej, proszę zobaczyć, jak to ustnie się podaje. Jak jest skuteczność. To jest, tak, to mówię o chłoniaku. Następne, proszę Państwa, glejak ludzki. Proszę Państwa, to jest rewelacyjny wynik. To jest 10% pozostaje tylko żywym. Ale ja mogę sobie zwiększyć, pamiętacie Państwo, co ja powiedziałem? Ten ester można pić w szklankę, nic się nie stanie. Co najwyżej co robi? Przeleci nas przez tak, polecimy do ubikacji i go, tak powiem, usuniemy ten nadmiar, bo organizm sam wie, ile potrzebuje przerobić. Idziemy dalej, proszę Państwa. Jajnik. Tu o dziwo mamy bardzo dziwny wynik. Mianowicie, dożylnie idzie gorzej,
aniżeli do ustnie. I proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tak, jest to piękna, piękna ilustracja tego, co my obserwujemy, my, lekarze, z którymi współpracujemy, z Ośrodkiem Gdańskim, z profesorem Jastrzębskim, z Opolem, tutaj z doktorem Judą, z kliniką Zabrzu. Wszystko to się pięknie pokrywa. Proszę dalej, poproszę. A to dałem, proszę Państwa, przykład doksorubicyny, uznanej w tej chwili za taki o najszerszym spektrum działania chemioterapeutyk i niby najmniej szkodliwy. Starej generacji. Starej generacji, wszystko o nim wiemy i jest uważany, proszę Państwa, za tak zwany, no, w jakimś tam sensie bezpieczny. Ja wiem, jak byłam z moją siostrą, więc tam zawsze mówili, niech Pani to weźmie, bo to jest najbardziej bezpieczne. Proszę zobaczyć, przy stężeniu, uwaga, po stężeniu 50 milimoli doksorubicyny na 1 cm sześcienny, to stężenie jest zabójcze dla człowieka. To znaczy, tak jakbyście Państwo wstrzyknęli czy dali tą, każdy pacjent umrze. Rozumiemy, o co chodzi? To stężenie. To stężenie jest tak zwane już super niebezpieczne. Podaje się zazwyczaj albo 10 mikromoli, albo 5 mikromoli. Ile pozostało żywych komórek nowotworowych? 80%. Czyli co teraz lekarz musi zrobić? Lekarz musi powtórzyć kurację. Rozumiecie Państwo? Obniżył te 20%, znowu 80, znowu 80. Nie pojawi oporność. No właśnie, dopóki się nie pojawi oporność na chemioterapeutyczna. I teraz, proszę Państwa, tutaj jeszcze na koniec pokażę, jak badaliśmy, proszę Państwa, z kolei rak pankreatyk, czyli to jest ten, trzustka, ponieważ tu mieliśmy świetne wyniki. Proszę Państwa, 5 mg na mililitr, to jest dla nas żaden problem, potrafimy 15 nawet uzyskać u człowieka, takie stężenie. Pozostało dokładnie 8% przeżywa raka trzustki. Może następne w takim razie. A tutaj już takie kolejne, ładne, tutaj będzie Państwo mieli przykład. Mieliśmy też na zwierzakach badania w klinice doktora Axmana, Wojtka Axmana. To był pies Drago, naczyniako nerwiak. Moi drodzy, zniszczone, całkowicie tu źle to widać, zniszczone mięśnie lewego uda, przebicie się, o tu jest przebicie się do jelita grubego, proszę Państwa, i zniszczone 3 kręgi przyogonowe. Pies przywieziony do uśpienia, nieprzytomny, miał już takie drgawki kloniczne. Pokaż tam dalej. Postanowiliśmy po raz pierwszy użyć, bo już nie było innego, spróbować teraz wprowadzić to coś do czego? Do samego guza. Rozumiecie Państwo? Bo to jest przyszłość. Mamy, jeżeli już chemioterapia czy cokolwiek, no w tym wypadku nasze mleczko, trzeba nie podawać ogólnostrojowo, ponieważ to niszczy cały organizm, tylko właśnie robi się takie prace i w Stanach Zjednoczonych, i u nas w Warszawie tutaj koledzy też są, którzy próbują poprzez polisacharydy doczepiać chemioterapeutyk, prawda? I ten polisacharyd jest, wiadomo, że on się gromadzi bardziej tam w tych obszarach tego guza. My się postanowili na tego. Proszę Państwa, szybciutko, bo tam już Robert mnie popędza. Proszę, nie, już szczególeczkę, daj mi tam to jeszcze, chciałem się pokazać Państwu, trochę źle widać, ale ogoliliśmy psa, nakłuliśmy ten guz, ogromny guz kilogramowy, 15 porcjami po 5 ml tego mleczka. Proszę Państwa, i co się stało potrzebnie? Tu są już takie rany, już martwica skóry była całkowita. Idziemy dalej, po 3 dniach, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Już jest tylko taka małe taki guzik. A co było najciekawsze, że w tym, proszę Państwa, już myślałem, że nie chcieli wyciągnąć, proszę Państwa, co było najciekawsze, że wokół tej rany, która była, gdzie była martwica skóry, takie wyrosły w ciągu 3 dni włosy. Mamy lek na co? Na łysinę. No właśnie. Będziemy też próbować, oczywiście. Proszę Państwa, po 7 dniach, szybciutko, tak wygląda, że już tylko jest ziarninowanie, włosy zarosły,
piesek, dragon do dzisiaj żyje, skacze, zadowolony, wszystko jest w porządku. Ale wychodziło z niego coś takiego, taka, to szkoda, że to nie widać, proszę Państwa, taka galareta, prawdziwa galareta. Badaliśmy tą galaretę, pełna martwica tkanki nowotworowej. A te, które były zdrowe, w ogóle nie ruszone. To, co powiedziałem. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Idziemy dalej. To jest, nie będę szybciutko, to jest taka suka z rakiem śledziony, to jest często u psów. Żyje do dzisiaj. Może weźmiemy dalej, to nie będę. I ciągnie dalej. Dobrze, Januszku? Tak, jeszcze pociągnę. To już zbliżamy, proszę Państwa, do końca. Ale chciałem jeszcze Państwu jedną rzecz powiedzieć. Postanowiliśmy, że będziemy również tę ale podawać nie tak, żeby ludzie musieli iść do apteki kupować, tylko po prostu zwierzakom. Rozumiecie Państwo? A żeby wrócić do czego? Do karmy tej z 1700 któregoś tam roku zielonej. No i jeszcze dalej może tęczę. To nie, bo to są jeszcze takie podsumowania tych badań. Te innowacyjności też nie są ważne, bo to nie mam czasu Państwu tego mówić. A, to jeszcze tak powiem, że zrobiliśmy też, te ester były używane również w kosmetologii. Taka firma z Katowic, która właściwie współpracuje, francusko-polska firma. Tak wygląda taki jeden z tych właśnie pod mikroskopem skaningowym emulsje do twarzy. Przejdź dalej troszeczkę, jeszcze tam szybciutko. O, i ta firma Shedor, to jest właściwie francusko-polska firma, Katowica Produkcja, wyprodukowała cały szereg, ale proszę powiedzieć, zauważyć już nie tylko z tego, tutaj apel do Pani, nie wierzcie w kremy. Rozumiemy, o co chodzi. Nie wierzcie w kremy. Dlaczego? Dlatego, że one tylko odnawiają do endodermy. One nie przechodzą do tych miejsc, które najważniejsze są, czyli do komórek macierzystych skóry. Dlatego też, jeżeli już to mezoterapia, słyszałyście może? Jeżeli już to mezoterapia i tak zwane leczenie kosmetologia kliniczna, czyli wewnętrznie. A więc na przykład takie właśnie estry, proszę Państwa, ten, no, różne preparaty, kwas hialuronowy, witamina C, która jest głównym czynnikiem budulcowym skóry. Tylko że co? Organizm jak dostaje do ustnie, proszę Państwa, to on zużyje każdą ilość witaminy C na inne cele. Do skóry dociera strasznie mało. Więc musielibyśmy się albo podawać sobie dożylnie tą witaminę C, albo po prostu mezoterapeutycznie. Dobrze, i tutaj najważniejsze, już tak kończąc, proszę Państwa, chciałem pokazać paszę nowej generacji. Wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zrobiliśmy kapitalne badania, które pokazały, że można, proszę Państwa, zmienić skład mięsa. Rozumiecie? Na jaki skład? Na dobry skład. Nie ten, który mamy dotychczas. Tam, który daje nam jakiś stosunek. Pamiętacie? Nawet w Teksasie 200 czy tam 150 do jednego tego kwasu linolowego. Natomiast tutaj, podając właśnie zwierzakom w karmie ten kwas ala, doprowadziliśmy do tego, że po 7-tygodniowym skarmianiu na 5 farmach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego uzyskaliśmy, o to jest tak, jakbym powiedział, podsumowanie tego projektu. Proszę zobaczyć, mamy ten len polski, mamy olej lniany, przemieniamy go w estry etylowe. My, jako ludzie, to co mówiłem, prawda, te nasze produkty, czy tam jakieś inne, możecie Państwo konsumować, ale dajemy również do pasz. Widzicie? I zwierzę hodowlane konsumuje ten ester etylowy ala i wraca drugą drogą do ludzi. Rozumiecie Państwo? Nie musicie... Perpetuum mobile, oczywiście. Mamy, proszę Państwa, mamy tutaj ten. I teraz zobaczcie Państwo, jakie są fantastyczne zmiany na koniec. Zobaczcie, jakie są fantastyczne zmiany składu. Daj włoski swojej. Dalej, już na ten, wiesz, na... Aha, to taka ciekawostka tylko, że stosowaniem dodatku żywieniu jagniąt i tuczników spowodowało zwiększenie dziennych przyrostów masy
7 do 9% w stosunku do grupy kontrolnej po 7-tygodniowej suplementacji. I teraz jak się zmienił skład mięsa i mleka? Idziemy dalej, dobrze? Tam jeszcze. O, tu nie będę. O, proszę zobaczyć. W mleku krowim, proszę Państwa, mamy spadek nasyconych kwasów tłuszczowych o 10%. Zwiększenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o 20% w mleku. Ale wzrost ALI ile? 60%. Co to daje, proszę Państwa? Tak zwany indeks aterogenny, czyli indeks jakby promiażdżycowy. Spadek o 23% mamy aż tego jakby promiażdżycowego działania tegoż mleka. Rozumiemy się, prawda? I mamy spadek trombogenny, czyli tworzenia się skrzepów, prawda, ludzkiej krwi, czyli takiej tendencji do zatorów mózgu, do udarów mózgu, do zawału serca, mamy aż od blisko 40%. W mleku owczym, proszę Państwa, bardzo podobnie, trochę mniej. Ale podobne są wyniki. Daj nam jeszcze na mięso. Mleko kocie. O, to nie lubiliśmy, ale wie Pan, to właśnie warto byłoby to. Rzeczywiście warto było też robić. Wszystko to jest presja, wie Pan czego, pieniędzy. Pan dostanie naprawdę. Mówię, ma Pan piwo. Mamy jak mięsinę, proszę Państwa. Spadek 10%. Ale wzrost ALI aż o 50%. W czym? W mięsie ALI, co jest nieprawdopodobnie wysokim wynikiem. Znowu, tu 17% zmniejszenie ryzyka czego? Miażdżycy i zakrzepicy. No i tyle, proszę Państwa, a tu już taka jest tylko projekt takiej wytwórni właśnie PASZ. Taka wytwórnia nie za długo w Polsce już powstanie. Szukamy jeszcze partnerów. Bardziej jest zainteresowana Irlandia i Kanada w tej chwili nad tymi naszymi badaniami niż Polska. No niestety trudno, w ostatnich czasach bardzo trudno jest tutaj współpracować w tych obszarach, więc robimy to, jakbym powiedział, poza rządowymi tymi funduszami. I proszę Państwa, jeszcze na sam koniec, tam daj mi taki rysuneczek tej sztucznej inteligencji. Tak jak Państwu już wspomniałem, ruszyliśmy z szeroką, taką szerokim frontem, żeby stworzyć tą... Aha, tutaj, no tak, proszę Państwa, tu jest jeszcze jedna fajna rzecz w kardiologii. Jakie mieliśmy wyniki kardiologii? Dobrze, to daj łaski swoje, masz rację, Janusz. Musisz tak przejść jeszcze mocniej. Proszę Państwa, od razu ja mówię. Proszę nie brać sobie do serca to, co powiedziałem na początku, że nie wolno używać EpiDHA. Broń Boże. Niezwykle ważne jest właśnie podawanie tej zrównoważonego stosunku ALA, EPA i DHA w obrębie jakich? Z kolei kwasu omega-3. Więc jeżeli Państwo będziecie suplementować się ALO, to proszę zawsze do 500 mg. I to tak, mężczyźni lub chorzy na układ nerwowy, serce, to głównie tam, gdzie macie Państwo DHA, czyli powiedzmy 500, no maksimum 700, ale już powyżej 1 grama dawka już może być dla Państwa groźna, rozumiemy, tak? Ale możemy pić, jak powiedziałem, szklankami. EPA możecie Państwo do 600 mg. Dobrze? Tak się... Wtedy mamy lepsze spektrum działania wszystkich tych kwasów omega-3. Tutaj, proszę Państwa, na 11 tysiącach pacjentów były prowadzone badania dotyczące właśnie EPA i DHA. Nastąpiła 20% redukcja całkowitej śmiertelności, 10% ponownego wystąpienia zawałów serca i 40% redukcja przypadku nagłej śmierci sercowej. Proszę Państwa, my to jest tylko EPA i DHA. My mamy jeszcze ciekawsze wyniki wtedy, gdy stosujemy właśnie ten jakby to powiedzieć, ten surowiec, czyli ten jedyny niezbędny wielonasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-3, czyli kwas alfa-linolenowy ALA. No i jeszcze tylko na koniec tam to jeden rysuneczek Państwu pokażę. Jeszcze dalej. To są już takie wyniki badań
Brytyjczyków, które współpracowaliśmy. Jeszcze dalej? Tak, tak, dalej, dalej, dalej. Tam jest taki, wiesz, jeszcze, to co wspominałem. Ja Państwu mówiłem, prawda, w kardiologii też mamy znakomite tamte wyniki. I jeszcze idziemy w dół. Nie, jeszcze musisz ciągnąć. O, proszę Państwa, to jest jakby schemat tego działania, które rozpoczęliśmy półtora roku temu, właściwie może rok temu, już z kilkoma ośrodkami, firmami, znaczy badawczymi, dotyczącymi możliwości wprowadzenia tak zwanej sztucznej inteligencji. Otóż tenże, proszę Państwa, chory człowiek idzie do swojego lekarza. Ten lekarz, jak powiedziałem, powinien mu zlecać, ale to już będzie troszeczkę inaczej ten wywiad wyglądał. To będzie wywiad dla komputera. Rozumiecie Państwo? Pytania tak lub nie. I komputer od razu wyrzuci listę tych markerów i tych wszystkich znaczników we krwi, które są, jak bym powiedział, konieczne w przypadku tegoż pacjenta. Pojawia się sygnał. Podejrzenie, powiedzmy, raka żołądka albo raka jelita grubego. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba będzie prawdopodobnie zrobić biopsję, więc najlepiej zrobić biopsję. To idzie do, proszę Państwa, tam na dole, jeszcze musisz tam dać, to i ta tkanka po biopsji idzie do ośrodka. My mamy taki ośrodek pod Warszawą, w Kajetanach. Przepiękne laboratoria, chyba najładniejsze w środkowej Europie, laboratoria właśnie in vitro i chemio czułości. I proszę Państwa, o, to jest centrum oznaczeń onkobiogrametrycznych w Kajetanach. Tam w tych Kajetanach co robią, proszę Państwa? Hodują tą tkankę. Ta tkanka rośnie. Zgadnijcie, o to jest bardzo też ważne dla każdego z Państwa. Zgadnijcie, czym hodujemy tkanki i u nas we Wrocławiu, i tam w Kajetanach. Czym? Cukrem. Tak jest, cukrem. A szczególnie jakim cukrem? Nie glukozą, fruktozą, fruktoza. Fruktoza jest najlepszym pokarmem dla tkanki nowotworowej. Proszę Państwa, gdzie ona jest? No, głównie w tych, prawda, w owocach niestety. Nie, czytajmy tam zaskistę tamto. I teraz proszę Państwa, co się dzieje? Będziemy po raz pierwszy w świecie oznaczać chemioczułość, to znaczy wybieramy na dany typ nowotworu, załóżmy 5 chemioterapeutyków plus nasze mleczko oczywiście, prawda? I badamy jak, to co Państwo widzieliście, te wykresy, prawda? Tam, prawda, przeżywalności. I dobieramy na przykład 2, nasze mleczko i jakaś ta doksorubicyna, która działa dobrze. Co wtedy robimy? Robimy tak zwane 2D oznaczenia, czyli dobieramy stężenia do pacjenta danego, bo to jest tkanka tego pacjenta, prawda? I wybieramy takie stężenie, które będzie najbardziej nieszkodzące. W przypadku tego naszego mleczka w ogóle nie będzie szkodzić, ale być może nie zadziała to mleczko, zadziała ta doksorubicyna. Zrozumiecie Państwo, prawda? Wtedy dobieramy na ten komputer. Jakby wyznacza terapię i, moi drodzy, pacjent wraca szczęśliwy, tak powiem, wyleczony na ten. Tak. Dziękuję Państwu serdecznie, że wytrzymali się tak długo. Robert mnie już chyba nie zaprosi. Nie zapomnę. Nie zaprosić. Naprawdę, moi drodzy, bardzo się cieszę, że dostałem taką pamiątkę, bo w zeszłym roku, nie, to było w zeszłym roku, w zeszłym roku też coś tam byłem takiego i to stoi u mnie. Pewnie inne, ale... Inne troszeczkę, ale będę miał pewien problem. Jeszcze raz, proszę Państwa, i życzę bardzo dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Andrzejowi na pewno jeszcze chwilę będzie, więc będzie można...